Gorączka wyborcza trwa i w tym kontekście przygotowałam kilka dla Państwa punktów, co tu się stało, że tu się nie włącza głos. Chodzi o telewizję. Królewska TV stara się o jedno miejsce koncesjonowane telewizji naziemnej w odbiorze za darmo z 64 miejsc koncesjonowanych na 8 polskich multipleksach, w skrócie MUX, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozdaje kolesiom za łapówki. I to już się dzieje od dawna, dlatego że w 2006 roku, kiedy PiS był u władzy, prawda, Polska dostała te 8 multipleksów po 8 miejsc na każdym. I co się zadziało od tego czasu? Polsat ma już 13 koncesji, TVN 3 i tak dalej. Cały jeden multipleks 8 miejsc ma TVP. Telewizja Trwam ma jedno miejsce, a w ostatnim czasie pcha się na polski MUX także kolejna żydowska stacja pod płaszczykiem Wirtualna Polska, bo to nie jest, to nie są Polacy organizatorzy tego Wirtualna Polska, tego portalu. I tutaj, proszę Państwa, Telewizja Trwam bardzo często korzysta z relacji z telewizji watykańskiej. I tym sposobem widzimy, że Telewizja Trwam nie jest telewizją podporządkowaną Polakom. Ona jest podporządkowana Watykanowi, proszę Państwa. I z niej dlatego nie dowiemy się tak do końca prawdy, chociaż dużo się tam mówi, podaje faktów ważnych, prawdy. Tutaj na tej grafice widzicie Państwo, gdzie są umieszczone te satelity pod linią Karmana, która jest od Ziemi oddalona o 100 km. I tutaj jest tych satelitów, to jest nieboskłon, obrotowe niebo, jak to mówi Mariusz Szczytyński. Stratosfera, mezosfera i troposfera, nie po kolei, troposfera, stratosfera, mezosfera i linia Karmana. I no nie mówi się do końca Polakom, jak tutaj grafika, linia Karmana w Google'ach się pojawiają, to właściwie oprócz Mariusza Szczytyńskiego nikt tutaj nic nie pisze. Kim był Karman? No USA sobie go zagospodarowało, tak zresztą jak Teodora Tesla. Zapowiadam, że w Królewskiej TV pojawi się w tym tygodniu, pod koniec lub następnym, kolejna seria filmu z panem Szczytyńskim, bo są niebocentryzm i odsłona tego tematu jest, uważam, polską racją stanu, bo dalsze zakłamywanie, utrzymywanie Polaków w tej w tym kłamstwie, że Kopernika, który rzekomo wstrzymał słońce, ruszył ziemię, ja tak się składa, że media toruńskie właśnie z miasta Kopernika nim się szczycą i właśnie z tego miasta nadają. No to jest jeden temat, który w skrócie chciałam Państwu przedstawić. Oczywiście nadal dociekamy, kto wyklął niezłomnych i niechże się wreszcie biskupi do tego przyznają, ci, którzy to zrobili, może jeszcze żyją, że niestety w polskim KEP, Konferencja Episkopatu Polski, bardzo źle się dzieje
i to stamtąd wychodzą różne antypolskie trendy. Między innymi nadal brak odpowiedzi na pytanie, gdzie jest krzyż. Krzyż w koronie orła polskiego, przypomnę, przywrócił prezydent August Zaleski w 1956 roku 11, czyli niedługo będzie rocznica, 59. rocznica, proszę Państwa, przywrócenia w koronie polskiego orła, krzyża, korona zamknięta, imperialna, krzyża niebocentrycznego, czyli krzyża równoramiennego. A spojrzycie Państwo na godło Polski w tej chwili, jak ono wygląda i czy coś się zmieniło od czasów prezydenta Dudy. No, niestety nie zmieniło się. Jeszcze omówię bojkot wyborów urnowych za kilka dni, 25 października, polskim wyborem. Dlaczego, proszę Państwa? Dlaczego Polacy nie powinni brać udziału w tej chucpie, przy tej żydowskiej urnie? Spójrzmy na komunikaty 9 zbrodniarzy sądowych Państwowej Komisji Wyborczej. Zasiaduje i oni tutaj umieszczają, sami oni, tych 9 sędziów kosztuje rocznie polskiego podatnika 2 miliony złotych, a co dopiero systemy informatyczne i cała ta otoczka. Kilkaset tysięcy, każde wybory kosztują podatnika polskiego. Spójrzmy na przykład na tą zakładkę. Sejm, kandydaci. Kandydaci do Sejmu, proszę Państwa. I co my tu widzimy? Liczba kandydatów na posłów. Zbliżenia tutaj zrobimy, żebyście Państwo lepiej widzieli. Liczba kandydatów na posłów. 7875 osoby. Czyli prawie 8000 osób. A ile jest miejsc w Sejmie? 460. Znacie Państwo tych ludzi? No nie znacie, nie wiecie. Nie wiemy, kim oni są. Mężczyzn 4,5 tysiąca, kobiet 3300 z haczykiem, średni wiek 42. I oj, to będzie taka zabawa, proszę Państwa, jak w przedszkolu. Jedno krzesełko stoi na środku, dzieci tańczą wokół tego krzesełka i tylko kto szybciej, ten wejdzie na to krzesełko, reszta odejdzie z kwitkiem. No bo prawie 8 tysięcy kandydatów odejdzie z kwitkiem, 7875, czyli minus 460, czyli tu zostaje 7400 kandydatów odejdzie z kwitkiem. I co jeszcze można tutaj zauważyć? Mnie oczywiście najbliższe są województwa, województwo dolnośląskie, województwo opolskie, w którym się urodziłam. Województwo opolskie jest jednym okręgiem wyborczym, a województwo dolnośląskie jest podzielone na 3 okręgi. 1, 2, 3 i województwo opolskie. Dlaczego to jest tak nieproporcjonalnie tutaj zrobione, że tutaj taki mały okręg jest na Dolnym Śląsku wyborczy, a całe województwo opolskie jest jednym okręgiem wyborczym? I stawiam taką hipotezę śledczą, że do tego przyczynia się komitet wyborczy Mniejszość Niemiecka, który mamy tutaj oczywiście Platforma, oczywiście PiS, oczywiście Korwin, inne świńskie ryje, Kukiz. Na tym komitecie na chwilę się zatrzymam, bo ten komitet pierwszy raz startuje w wyborach urnowych i taka ulotka. Być może Państwo też do domów dostaliście taką ulotkę. Cała czarna prawie,
Używa się tu tylko dwóch pruskich, trójkoloru pruskiego, biały i czerwony w minimalnym zakresie, a tak to ona jest cała na czarno. Dlaczego 15? Moim zdaniem jest to satanistyczna numerologia nemrodyczna. 1 plus 5 równa się 6. A tutaj otrzymacie Państwo odpowiedź, jaka korona? Na jakim tle? I to jest nadal z tej ulotki nemrodycznego Kukiza. 1 plus 5 równa się 6. Jaka korona? Jaki krzyż? I jaka sprawa tutaj się zadziewa? Cóż to są za kolory, proszę Państwa? Ale krzyż w koronie zamkniętej jest. Dokładnie ten sam krzyż. I o jaki rytuał tu chodzi? Bo my po prostu Polacy nie nadążamy ze śledzeniem. Widzicie Państwo różnicę? To jest ten sam krzyż, który August Zaleski przywrócił w 1956 roku. Prezydent Polski na uchodźstwie od 1947 do 1972, po którym sukcesję objął Juliusz Nowina-Sokolnicki, przypomnę, a nie odszczepieńcy Rada Trzech na końcu z Kaczorowskim, który był uzurpatorem, znaczy oszustem. Szczęść Boże, mniejszość niemiecka, tak. Ilu tu ich mamy? No, 24. I czy jest zgoda, proszę Państwa, żeby taka mniejszość niemiecka, powróćmy do tej tabeli, nie dość, że do Sejmu startuje z tego okręgu wyborczego cała Opolszczyzna, przypomnę, z jednym okręgiem, a Dolnośląskie jest podzielone na aż 3 okręgi. Ta mniejszość niemiecka startuje również, proszę Państwa, i tu mamy Jowy już. I tu Jowów jest 3 na Opolszczyźnie, a na Dolnym Śląsku dużo więcej. Sam Wrocław jest podzielony na 2 Jowy, 7 i 8. Ale to, co tutaj do Senatu się dzieje, więc proszę sobie wyobrazić, że do Senatu startuje z Jowu 51, mniejszość niemiecka. Widzicie to Państwo? Mniejszość niemiecka. Czy jest zgoda w polskim społeczeństwie, żeby mniejszość niemiecka startowała także z Jowów? I tu widzicie Państwo to antypolskie działanie Jowów. I jeszcze pokażę ten kolejny Jow na Opolszczyźnie, z którego także mniejszość niemiecka startuje. Jest tak groźne, proszę Państwa, że mniejszość niemiecka przez te Jowy wprowadzi, widzicie Państwo tutaj, Józef Jerzy, jakaś Swaczyna, nazwisko Swaczyna, mniejszość niemiecka. Mniejszość niemiecka w dwóch okręgach senackich. I ogólnie do Senatu można by zarzucić niekonstytucyjność i sprzeczność z parytetem, który ten Sejm na Wiejskiej uchwala i sugeruje, również w kodeksie wyborczym, bo do Senatu ogólnie kandydatów, teraz omówię do Senatu, kandydatów do Senatu jest oczywiście mniej. Jest ich dokładnie wszystkich
423, miejsc senackich jest 100. Czyli widzicie Państwo, jakie to jest nieproporcjonalne. Ilu się zarejestrowało na posłów, kandydatów, a ilu tylko na senatorów. I w tym mężczyzn jest 365, a kobiet zaledwie 58. No nie ma tutaj parytetu. I te Jowy, o których bardzo mało się ostatnio mówi, uciszono tą sprawę, one są bardzo niebezpieczne. Pokażę Państwu na przykładzie tego okręgu wyborczego, z którego ja chciałam kandydować. To jest 7, południowy Wrocław. Tutaj jest zarejestrowanych 4 zaledwie kandydatów. I ta Barbara Zdrojewska, która dostała absolutorium właśnie niedawno, przewodnicząca Sejmiku Dolnośląskiego, za największe zadłużenie, najbardziej zadłużone województwo w Polsce, województwo dolnośląskie. I ona prawdopodobnie zostanie tym senatorem. Platforma oczywiście. PiS tutaj ma swojego kandydata. Ale co się zadziało w tak ważnym, większym, widzicie Państwo, 7 jest dużo mniejsza i jest mniejszy elektorat, 8 jest dużo większa. Co się zadziało w tej 8, JOW numer 8? Ilu tu mamy kandydatów? 2, proszę Państwa, 2 kandydatów. Platforma i Dudkiewicz, czyli dwie platformy. Dwie platformy i to są senatorzy, którzy byli już senatorami. Oni tutaj mają nawet zawód. Jaki oni mają zawód? Oni mają zawód. Zawód senator. Oni mają taki zawód, senator. Nie polityk, tylko senator. Bo jeden z nich dostanie się, no bo jak jest tylko 2, no to jeden z nich dostanie ten fotel, ale to są dwie opcje Platformy, bo Dudkiewicz przecież przed wyborami przeszedł do Platformy, przed wyborami. Które to były wybory? No, to jest po prostu to samo przez to samo. Więc jaki to jest wybór? Proszę Państwa, czy to jest wybór w JOW-ie 8? No, moim zdaniem nie. I dlaczego nie zarejestrowano żadnego kandydata PiS na przykład w tym JOW-ie 8? Dziękuję za uwagę, mówiła Beata Andrejas z Wrocławia.